Witam wszystkich serdecznie oraz kolejny na moim kanale, wasze zajebiste ciało pibelce, jest rogaliśmy z chłopcami kiepsko, ja tak to wygląda i w tle widzieliście, lub ja, jeżeli się przyjrzeliście, musielibyście zrobić pauzę, to widzielibyście dokładnie, jaką klasą gram, tak, bo wybierałem tą klasę, specjalnie to zostawiłem, abyście wiedzieli też, jaką klasą gram, dlaczego, bo to jest wybuchowy gameplay, tak to wygląda, w tym gameplayu będziemy mieli V2 Rocket Motherfucker. Tak czy inaczej podkreślę to, co już podkreślałem około miliarda razy u mnie na kanale w ciągu ostatnich 5-6 lat, tak? Przynajmniej odkąd prowadzę ten kanał. Nie ma to oznaczać, że będę was tutaj zasypywał V2 roketami i tak dalej, itd. Ten kanał nigdy nie miał być w tym kierunku, że nukleary. Nie ma być i nie będzie też nigdy, tak? W tym kierunku. Mimo to nabiłem tego nukleara, nabiłem go praktycznie patrząc przynajmniej solo. Co podróże Piasek, jak i reszta całej drużyny, tak? Piasek to jedyna osoba, z którą byłem tutaj w partii. Piasek i cała reszta drużyny trzymali się naszego respa, tak? Na stronie przeciwnika praktycznie nic nie szukali, praktycznie nigdy ich nie było, więc teoretycznie nabiłem solo i doszedłem do wniosku, okej, ten nuklear może się niektórym ludziom przydać, zobaczą sobie, jak solo da się nabić nukleara, tak? Nie siedząc typowo w jednym kącie i celując po prostu w drzwi, tylko naprawdę poruszając się po cudzym respie i tak dalej. Wiadomo, nie można to nazwać największym raszem, ale gdzie mam być głębiej niż na cudzym respie? Już dalej się nie da pobiegnąć, gdzie mam jeszcze raszować, tak? A dlatego biegałem tutaj po prostu po respie przeciwnika. I będzie widać, tutaj będę biegał na około działka i tak dalej, itp. itd. Wiadomo, żeby to robić na tej mapie, widzicie mniej więcej, gdzie są te respy, tak? Na innych mapach musicie znać te respy, ale teoretycznie system, jak to funkcjonuje, jest zawsze ten sam. Wbiegacie na cudzego respa, jednego z respów blokujecie swoim własnym ciałem, tak? Tak jak ja przed chwilą w tej budce na dole byłem, tam przykładowo jest właśnie resp, tam gdzie teraz celowałem. Jest w budce tam na dole. I tak dalej. I po prostu jeden resp, że tak powiem, dupą próbuje się zasłonić i celować raz w jednego, raz w drugiego, raz w trzeciego respa od przeciwnika, tak? Nawet tam na dole jest resp, tutaj ogólnie po lewej. Dokładnie, tutaj za tym działkiem są jeszcze respy i z tyłu jeszcze w budce po prawej przykładowo jest resp, tak? I próbuję po prostu wszystko mieć gdzieś na oku. Tak, dopóki będę miał na oku, to też nie będę ginął. Tak to wygląda. Tutaj, że tak powiem, trochę dupiatą, że tak powiem, miejscówę sobie znalazłem. I za chwilę też dlatego ją zmienię. Tak proste jak but. Trzeba popatrzeć czasami, co funkcjonuje, co nie funkcjonuje. Tutaj przeciwnicy daleko u nas, że tak powiem, byli na respie już, lub przynajmniej po naszej stronie mapy. Tutaj nic się w chwili obecnej nie działo. Ale też mniejsza z tym. Ja nagrywam to w sobotę o 3 w nocy. Dosłownie teraz skoczyła godzina 3, równiutka 3. Wy to oglądacie, przynajmniej tak to planuję, w poniedziałek, tak? Więc nie wiem jeszcze, jak wyszedł stream, ten taki multi Call of Duty stream w sobotę, tak? Czy naprawdę wyszło, czy wszystko się udało, czy udało się też ze starą generacją pokazać. Nie mam pojęcia. Czy fajnie nam się grało, czy dupiato nam się grało, to wy już lepiej wiecie niż ja w chwili obecnej. Tak samo nie wiem, co pokazałem wam w spowiedzi. Dlaczego? Ponieważ ja dzisiaj, w piątek przynajmniej, o, nie dzisiaj, bo teraz już jest sobota, ale kilka godzin temu jeszcze, łącznie nabiłem 4 rakiety V2. Tak? Jak na mnie, jak na osobę, która ogólnie nie tryharduje w tym kierunku, aby nabijać te rakiety, to nie jest to zły wynik, tak? Nie jest to zły wynik. I bardzo jestem z tego happy, że nabiłem te 4 V2. Tym bardziej, że praktycznie każde jedno, o ile się nie mylę, na innej mapie i tak dalej, tak? Niektóre lepsze, niektóre gorsze, niektóre bardziej wybiegane, niektóre mniej wybiegane. W każdym bądź razie, dlaczego teraz tak zacząłem, że tak powiem, można by powiedzieć, nabijać te V2 rakiety? Bo brakuje mi powoli celu w tej grze, tak? Chrome Camo po prostu samo w sobie nie za bardzo mi się podoba, dlatego nie widzę powodu, aby też w tym kierunku celować, tak? Jasne, mógłbym skończyć diament przykładowo na szturmówkach, bo na SMG, na snajperkach już mam. Na szturmówkach mógłbym skończyć, ale po co? Żeby chwalić się w lobby, wow, mam diament? Nie wiem, jakoś mnie nie korci, tak? Wygrywać mecze też jakimś wielkim bólem to nie jest, tak? WP mam bardzo pozytywne, nie wiem. Wygrywam te mecze tak czy inaczej, tak? Czy gram na nukleara, czy nie gram. Jest to takie, że tak powiem, coś, co daje mi przynajmniej jakiś cel w tej grze, tak? Mówię, czasami trochę mi się nudzi. Niestety. I dlatego jest to jakiś cel. Według mnie to jest to rozwiązanie. Dla osób, które narzekają już teraz, tak? Po 3 miesiącach od premiery, to jest nudne, a to tamto. Szukajcie sobie jakiegoś celu, tak? Mówię, dla mnie przykładowo akurat Chrome Camo i tak dalej, itd. To są dla mnie mniej ciekawe rzeczy, ale za to powiedziałem sobie, okej, postaram się teraz przynajmniej od czasu do czasu naprawdę nabić te V2. I staram się też, tak? Oczywiście jest kilka problemów w tym. Po pierwsze mój skill, osoby jak Monkey, jak Udaski, nie wiem, Wojtek z klanu i tak dalej.
To są osoby, które zdecydowanie są o wiele bardziej utalentowane w tych nuklearach niż ja, tak? Mi to po prostu często gęsto nie wychodzi i brutalnie często ginę, powiedzmy tak, między 17 a 22 strikiem, tak? Lub 23. Powiedzmy tak, między 17 a 23, czyli w okolicach 20 striku ginę brutalnie często. I to na pewno widzieliście już na spowiedzi, bo mam naprawdę sporo tych gameplay, gdzie ginę koło 20 striku, czasami kilka razy w jednym meczu. To jest po prostu masakra. I to nie jest tak jak kiedyś, że się pociłem, że stres nagle, o nuklear, zaraz nuklear. Tylko gram dość wyluzowanie i mimo to ginę. Tak, to już nie wiem, co ja robię źle. Po prostu widocznie mam pecha. Ale jest inna rzecz, która denerwuje mnie o wiele, wiele, wiele bardziej niż to, że ginę koło 20 striku, i to jest to, że ludzie opuszczają lobby. Nigdy tego nie rozumiałem, już to nieraz wspominałem też na kanale, dalej nie rozumiem i wiem, że też tego w życiu nie zrozumiem. Tak, jak bardzo, nie wiem, cipeczką, za przeproszeniem, trzeba być, żeby w grze opuszczać mecz, jeżeli nie idzie mi za dobrze. Ja mam każdą jedną taką osobę, która opuszcza te mecze, wziął za rączkę, poszedł, nie wiem, do Lidla, Netto, albo do jakiegoś innego sklepu, jeden kit, tak, do byle jakiego spożywczego i kupił po prostu tej osobie jaja. Bo dla mnie, sorry, ale dla mnie osoba, która w grze, przede wszystkim to trzeba podkreślić, w grze ma problem i od razu od tego problemu ucieka, zamiast po prostu postawić czoła, no to sorry, ale nie ma jaj. Zero. Nada niente. Tak? Nix. Po prostu zero. Zeruśki jak nie wiadomo co. Nie wiem, jak to nawet opisać, to jest straszne. Jak trzeba być słabym, że tak powiem, z charakteru człowiekiem, mam problem. I zamiast postawić się temu problemowi, to wolę uciec. Co to jest za podejście do życia? Come on! A to jeszcze jest gra, to jeszcze jest taki bardzo mały problem, taki bardzo to jest gra. To nie jest jakiś życiowy, nie wiadomo jaki problem, tylko to malutki problem. No w grze, Jezus, nie idzie mi w tym meczu za dobrze. Nie. O, mam problem. Jezus Maria, nie wiem jak zrobić teraz pozytywne KD w tym lobby. To wolę uciec. What the fuck? Dla mnie każda osoba, która ucieka od problemów zamiast postawić, że tak powiem, się tym problemom, to naprawdę nie ma po prostu jaj. I każda osoba, która ze mną grywa, dobrze wie, że ja nienawidzę opuszczania meczy i tak samo też ja tego nie robię. Jasne, znalazłoby się i u mnie kilka jakichś tam wyjątków, ale u mnie to jest brutalnie, ale naprawdę brutalnie rzadko, że ja opuszczam mecz. I obojętnie jakbym wpierdut nie dostawał, to po prostu biorę LMG, snajperkę, shotguna, cokolwiek. Aby po prostu przeciwnikowi, że tak powiem, uniemożliwić nabicie na mnie, na mojej osobie V2. I to już dla mnie satysfakcja, to już jest w takim meczu dla mnie cel, tak? Bo nie dam temu frajerowi, który teraz mnie tak zamyka na respie, czy cokolwiek robi, nie dam po prostu mu tej satysfakcji, że sobie nabije bombę, KD, czy cokolwiek. Tak, po prostu pokażę mu, że będę jego problemem w tym meczu, ja będę jego problemem. To nie mój problem, że ja dostaję po dupie, tylko właśnie z tego problemu, że ja dostaję w tym meczu po dupie, robię problem ich. Ja będę ich problemem, nie oni moim. Ja ich problemem będę. Rozumiecie, o co mi chodzi? Mówię, ja tego nie rozumiem. Ja tego naprawdę nie rozumiem i nigdy nie będę rozumiał. Nie wiem, mówię, jak słabym trzeba być, żeby opuszczać mecze. I już słyszałem te wszystkie wymówki. Jasne, co mam zostać w meczu, gdzie mi zamykają respa? A czemu nie? Dlaczego nie wziąć jakiejś broni, którą wiem, że jestem dobry i nie postawić im czoła? Dlaczego, nie? Jeżeli w grze już się nie ma wystarczająco jaj, wystarczająco charakteru, żeby się im postawić, tym lepszym ode mnie, tak? No chyba, że podchodzisz od razu, z samego początku do tej gry, połączenie jest dupiate, to jest dupiate, no to wtedy tu nie ma o tym w ogóle co rozmawiać, tak? Bo to jest po prostu już okłamywanie samego siebie w takim stopniu, że tutaj już akurat nie pomożesz, tak? Ale jeżeli jesteś normalną osobą, tak? Która widzi po prostu, jak działa ta gra, jak działa połączenie i tak dalej i wiesz, że działa jak co roku, tak? Bo to są te same serwery i tak dalej. A pingi do serwerów są wyśmienite. Chyba, że samemu ma się dupiaty internet, albo samemu ma się niezadbany internet. Mówię, ale ten temat już mieliśmy tak często, więc nie będę tego rozdrabniał znowu. Mówię, to nie jest problem. Jasne, zdarzają się po prostu lepsi przeciwnicy. No zdarzają się i co z tego? Ludzie, kurwa, no to trzeba im pokazać, jeżeli oni są lepsi. A pamiętajcie jedno, jeżeli za każdym razem będziecie trafiali na lepszych przeciwników i będziecie opuszczać te lobby, to będziecie grali coraz gorzej. Bo właśnie od lepszych człowiek się uczy. Od słabszych graczy człowiek się pogarsza. Bo nie ma tego
challenge'u, nie ma tego, że musisz zacząć myśleć jak grać, co zrobić, że musisz się zastanawiać, musisz sobie jakiś plan, musisz jakieś spoty szukać na Hama na mapach. Jasne, każdy z was, lub przynajmniej z tych, co opuszczają te mecze, ma podejście, ja tak czy inaczej wszystkie spoty już znam, ja znam wszystkie klasy, ja znam wszystkie broni, ja znam wszystkie zasięgi tych broni, damage, nie wiadomo co jeszcze, tak, jak co kontrować i tak dalej, ja tego wszystkiego uczyć się nie muszę. Okej, okay, to wy sobie wychodźcie, bo z takim ludziom już się nie pomoże. Ale jeżeli każdy wie, że tak powiem, człowiek nigdy nie przestaje się uczyć, to dla mnie, moim zdaniem, lepiej zostać w takich meczach i próbować się nauczyć, jak się zachowywać przeciwko ludziom, którzy mnie pokonują. Ja to robię za każdym jednym razem i dziwnym trafem co? Od lat mi idzie bardzo dobrze w Call of Duty. Bo jeżeli mam problemy w Call of Duty, to ja od nich nie uciekam, tylko szukam rozwiązania. Tematyka tego filmu całkowicie zeszła z tego, co ja ogólnie chciałem pogadać, ale mimo to. Widzieliście Witu, pogadaliśmy o tym, że ludzie opuszczają mecze, bo mnie to bardzo dzisiaj denerwowało. Tak? I to chyba wszystko. Tak czy inaczej, napiszcie wasze zdanie na ten temat i nie piszcie mi powodów, dlaczego jest warto opuszczać mecze, bo nie ma czegoś takiego. Warto to jest zostać w tym meczu i pokazać jaja, pokazać charakter i postawić się problemowi. I ćwiczyć już swój własny charakter w grze, żeby w prawdziwym życiu potrafić to też. Takie jest moje do tego podejście, a obojętnie jakie byście argumentów nie napisali, dlaczego, nie mówię tutaj oczywiście o rozpoczętych meczach. Rozpoczęte mecze to według mnie w ogóle nie powinno być możliwe, ale gdyby ludzie nie opuszczali meczy, to nie dołączałoby nas też do rozpoczętych meczy. Rozumiecie o co chodzi? Dlatego ja rozpoczęte mecze od razu opuszczam. Nawet nie patrzę na wynik, czy bym wygrał, czy bym przegrał, po prostu nie lubię tego faktu. Ale nie opuszczam meczy, jeżeli ktoś mi spuszcza w pierdut. No. To jest słabe. To było na tyle. Dziękuję za obejrzenie do końca. Jak zawsze zapraszam do swojego razu. Bye, bye, yo!